Cześć kochani, witam was w ten ponury piątek, u mnie bardzo deszczowo, w ogóle pogoda jest bardzo ponura, ale żeby się troszkę rozweselić i napić ze mną ciepłej herbatki, zabieram was dzisiaj na przegląd nowości do Pepco. Oprócz ubrań pojawiły się też liczne lustra, które muszę wam pokazać. Jeśli macie ochotę, to patrzcie sobie kawusie, no i lecimy z tym przeglądem. W pierwszej kolejności nowością są takie fioletowe bluzy. Trochę widać, no jak na Halloween, takie wiecie, straszaki, ale powiem wam, że są po prostu ciekawe, wyglądają też na dosyć wygodne. I tutaj oprócz tych bluz kupicie też na przykład koszulki. Bluzka kosztuje 20 zł i jest w rozmiarach do XXL, a jeśli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję. Jeśli lubicie moje przeglądy, to po prostu łapkę w górę. Kolejna nowość to bardzo ładne marynarki, takie brązowe, brązowo-czarną kratę. Ładnie się prezentują, kosztują 70 zł i kupicie je w rozmiarach do XL. Jak widzieliście pewnie na wstępie, dostępne są spodnie i takie kamizelki eleganckie. Spodnie są za 50 zł. Powiem wam, że komplet jest bardzo wygodny. Naprawdę, jeśli nie lubicie tego typu rzeczy ze względu na to, że są niewygodne, to te wam bardzo polecam. Do tego kamizelka kosztuje 60 zł, za stówkę macie cały komplet. Tylko jakaś fajna bluzeczka biała, czy na przykład czarny golfik pod kamizelkę i komplecik jest naprawdę bardzo fajny. Zobaczcie, w Pepco pojawiły się nowe informacje, cena jakiej nie było, na przykład wisi przy tych spodniach, które kosztują 30 zł, a powiem wam szczerze, że te treginsy z Pepco naprawdę są turbo wygodne, te na przykład kosztują 35 zł i wytrzymują lata, nie rozciągają się ani nic, ja osobiście noszę, także bardzo wam polecam. Z takich rzeczy, które można sobie ładnie w Pepco dopasować, są na przykład szale, czapki i rękawiczki. I tutaj na przykład szal, zobaczcie, kosztuje 30 zł. Kupicie za 22 i do tego za 17 rękawiczki. Kolejna nowość to te sztuczne futerka. Jak dla mnie one nie przemawiają, pokazywałam wam już kiedyś na przeglądzie, ale są takie turbo błyszczące, w związku z tym mi się wydaje, że te futra, które są bardzo błyszczące, wyglądają naprawdę bardzo sztucznie. Obawiam się, że nie będą przepuszczały powietrza i że będzie w nich po prostu się ciężko chodziło. Nie wiem, może jest to moje błędne myślenie, taka jest moja wizja. Za to nowe też się pojawiły, zobaczcie, z taką wiewióreczką fajne piżamki z długim rękawem. Ta koszula też jest taka trochę dłuższa za pupę, ta bluzeczka. I taki komplecik na przykład, zobaczcie, kupicie w Pepco za 50 zł. Na dole są jeszcze takie koszule w gwiazdki za dwie dyszki w rozmiarach do XXL. Idąc tak przez kapciochy, mówię, coś tutaj dla was znajdę. W każdym razie tak, tutaj znalazłam takie fajne, zobaczcie, brązowe zajączki, króliczki, nie wiem, po 15 zł. Tutaj takie kotki, też po 20 na przykład są, super. Wyglądają na takie mięciutkie i milutkie. Najbardziej właśnie na jesień, jeśli tam gdzieś chcecie się zaszyć w domu, włożyć cieplutkie kapcie. U mnie, słuchajcie, jest 10 stopni za oknem. Te kapcie kosztują 25 zł. Ale jest po prostu zimno, jest taka mrzawka, jest nieprzyjemnie, naprawdę jest bardzo nieprzyjemnie. Kolejna nowość to takie lustra, które są nietuzinkowych kształtów. Lustro kupicie za 35 zł, ma złotą ramkę i łańcuszek do zawieszenia. Piękne kule za 20 zł, zobaczcie, z płatkami złota w środku. Oraz nowe osłonki za 25 zł, ale piękne, złote.
Kolejna nowość Pepco to zobaczcie takie fajne poszewki, ale powiem Wam, że cała ta tekstura 3D jest naprawdę oszałamiająca. Kosztują 12 zł i naprawdę ślicznie się prezentują na żywo, a jak je założycie na poduszkę, to będą się prezentowały obłędnie. I jako, że pomału zbliża się sezon świąteczny, jeśli można to tak nazwać, to za 50 zł kupicie w Pepco o wymiarze 140x200 białe obrusy, ale z takimi gwiazdkami czy śnieżynkami, żeby wiecie, bardziej prezentowały się zimowo. Tak tutaj się przespacerujemy przez dział nowości, muszę Wam jeszcze pokazać tutaj nowe zestawy filiżanek. To są dwie filiżanki i dwa talerzyki w cenie 20 zł. Kolejna nowość w Pepco to są na przykład te bieżniczki 40x150, piękny odcień zielonego, 12 zł, bardzo mi się podoba. Żeby było bardziej świątecznie, to kupicie też czerwone po 50 zł. Na dziale kuchennym, tak postanowiłam się jeszcze raz wrócić i z Wami przejść, za 15 zł są takie blaszki do pieczenia, prostokątne, ale są naprawdę spore i myślę, że przydadzą Wam się. Kolejna fajna rzecz to też plastikowe miarki, tutaj z dzióbkiem z przodu, zadyszkę, bardzo przydatny gadżet, każda kobieta to chyba wie. Metalowe miski, ale co Wam chciałam pokazać? Nie miski, tylko kosze Wam chciałam pokazać, tylko tak są upchane na maksa, że po prostu ciężko je wyciągnąć. 10 zł. Na przykład za 15 są te duże. Kolejna bardzo ładna, może nie jakaś stricte nowość, ale bo to już chyba miesiąc leżą w Pepco te tacki. Za 10 zł one są, są piękne, tutaj w zestawie macie dwie sztuki, ale Wam o nich przypominam, bo po prostu są naprawdę ładne. Za to jeśli chodzi o nowości, to zestaw takich 3,5 misków złotych w formie gwiazdy. No i tutaj mamy jeszcze deski do krojenia z kamienia, maksymalnie ciężkie, 15 zł, to one są naprawdę turbo ciężkie. No i takie bardzo ładne pojemniczki szklane z zakrętką, zobaczcie, białe. Z białą zakrętką, z białym nadrukiem, 10 zł. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że coś Wam się tutaj przynajmniej przydało. Pozdrawiam, buźka, hej!